Kolejny odcinek Uroki od Gigo, baby! No i ja was witam, moi drodzy, dzisiaj jak zwykle po raz kolejny zapraszam was do odcinka z gry Kirby and the Forgotten Land. No i dzisiaj, moi drodzy, zaczynamy sobie świat numer 6, w którym będą dominowały przedziwne i gorące levele. Ten świat jest najbardziej niebezpieczny, ponieważ tutaj wszystko się rozwala na naszych oczach. Będziemy wspinać się wokół wielkiego, ognistego budynku, a także odwiedzimy płonącą fabrykę. Cel jest niezmienny, ponieważ musimy uratować naszego przyjaciela Elfilina, ale jak nam dzisiaj poszło, dowiedzieć się oglądając ten materiał do samego końca. Tak więc zanim zaczniemy, ty drogi widzu, jeżeli nie chcesz przegapić kolejnych fajnych materiałów z Kirby and the Forgotten Land, to teraz zasubskrybuj mój kanał wraz z dzwoneczkiem. I zostawcie jak zwykle bardzo dużo łapek w górę, jeżeli podoba wam się ta seria, a poniżej w sekcji komentarzy. Dzisiaj myślę, zostawcie komentarz o treści hashtag lawa dla zasięgu. No i ja jak zwykle życzę wam dzisiaj miłego dnia oraz miłego oglądania. No i moi drodzy, jesteśmy już w grze, jak widzicie odkrywamy świat numer 7. 7? Chyba tak. Już nie umiem liczyć, kurde. Albo 6, może to jest 6 świat. Ridge of Forbidden Lands. O! Okej, okay, Elfilin tutaj musi być. Dobra, mam nadzieję, że wszystko z nim jest okej. Okay. Który to jest świat, kurde? Już szczerze nie pamiętam. Tam chyba mieliśmy 4 światy, tutaj 2. Dobra. Stage list mamy, o. Tak będzie łatwiej. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 6 świat, dobra. Jeszcze będzie 7 chyba. Dodatkowe, więc co my tu mamy? Pierwszy świat, Enter the Fury Forbidden Lands. Ale tu będzie ciężko, to już chyba będą te takie ciężkie levele, w których będziemy musieli naprawdę wysilać się, żeby zdobywać wszystkie Waddledy. Co tu się stało? Co to jest? Jaki krater, jaki tu jest... Wow. Okej, tam wrogów widziałem, dobra, czyli będziemy tędy przychodzić, czy jak? Czy oni po prostu tak tylko są i tyle? Okej, okay, dobra, wszystko się nagrywa, wszystko się nagrywa, dobra. Czy tutaj coś jest? A jeszcze bije długo! Okej, okay, muszę o tym pamiętać, że jeszcze mam 300 sekund bicia, zapomniałem trochę o tym. Ale mam też HP, to jest warte z odnotowania. O kurde. Co tu się dzieje? Jakie tutaj spadają te? Skały takie... Tu nic nie ma, nie. What the hell? A jak tutaj do ciebie wskoczyć, kolego? Okej, okay, okej. Okay. Dobra. To jest jedyne, co mogłem zrobić chyba. No i nie trafiłem. To tutaj weźmiemy sobie może moc Meta Knighta. To jest chyba najlepsze, co możemy zrobić. Tu podskoczyć. Czy dam radę tu podskoczyć? Tak! Cyk! Nice, rozwaliliśmy pieskę. O, pokonaj dwóch Aufis. Dwóch takich piesków wilczków muszę rozwalić na wieżach, czyli jeszcze gdzieś będzie drugi, okej. Okay. O, jakie danie mieliśmy przygotowane tutaj. Dobra, kwiatuszek. Ej, co jest? Tu cała platforma spada. O kurde. Okej, okay, nic nie ominąłem? Może być tak, że będzie później jeszcze więcej takich platform i jakieś Waddledy będzie ukryte. What the fuck, dobra, to czyli tutaj mamy na refleks, musimy się spieszyć w miarę. O, tam coś widzę, tam jest przycisk. Szybko, jakiś Waddle Dee, coś? A nie, tylko figurkę, o. Tylko lub aż figurka. Znaczy zawsze się przyda, tak, do naszej kolekcji. O, jakie biedne wilczki, przykro mi. Au, i tyłek się spiekł. Dobra, tutaj coś mamy. O, mamy kolejnego tam. Tego wilczka. What the hell? Okej. Okay. Czy ja dam radę? Tak, dam radę. Ej, to było łatwiutkie dosyć. What? I mamy Waddle Dee, tylko nie mamy ukrytego Waddle Dee jeszcze. Kurde. Okej. Okay. To już tam pali licho z tymi wrogami. Trzecie. Dobra, tu... Ała! Tu ewidentnie na czas jest. Cyk. Cyk. I tu będzie Waddle Dee. Na bank będzie jakiś Waddle Dee. Bo to jest opcjonalna ścieżka. Tak, tam będzie Waddle Dee. Okej. Okay. Kolego. A sobie wybuchaj. Tylko jeszcze tak, dla pewności. Tutaj coś nope. No dobra. Openujemy i mamy pierwszego z 4 Waddle Dee. Okej, okay, to dużo ich tutaj jakoś nie ma. Czyli już 2 na razie mamy. To jest... O, krecik. Czy tutaj... Mogę to rozwalić? Nie.
No to muszę przeskoczyć. Dobra, idziemy dalej, czyli to była cała sekcja już, ale idziemy do budynku, więc będzie... Aha, tu myślałem, że idziemy do budynku jednak. Czy tutaj będzie się w miarę cała ta platforma obniżać jakoś? Nie. Okej, czaję. Dobra, przeczekajmy, bo tam coś ewidentnie jest. Cyk, tu musi być jakiś Waddle Dee. Nie? Nie ma? Okej, krecik, cyk. Zrespi się, please. Jest! Nie to! Nie ten przycisk. Dobra, dziękuję. Okej, mamy to. I właśnie ta nasza supermoc przecież. Cyk, cyk. Dobra, przeczekajmy i się cofniemy tam. Spoko, lubię takie coś. Cyk, i mamy Waddle Dee numer 2. Okej, to już połowa. To już chyba za połową planszy jesteśmy. A i mamy moc tutaj z powrotem. Super. Gnamy na górę. Cyk! Ale ich rozwaliłem, what the hell? Okej. To było spoko. Cyk. No i co zrobisz, kolego? Marcheweczki. Tutaj nic nie będzie? No Wow. Ale to byłoby oszustwo. Ej, pieniążki! Oj, odkryj właśnie sekretną drogę. Spoko. Czyli co, teraz my tu jesteśmy i Waddle Dee będzie. Co, nie. Figureczka. Kurde, liczyłem akurat na Waddle Dee tak w pełni. Czyli co, tutaj wszystko. A, jeszcze dwie sekundy mocniejszego bicia. No dobra. Chociaż nawet ja tego za bardzo nie... Nie odczuwałem, Dobra. Przeczekajmy może. Niech on sobie poleci. Jak oberwał. A i pieniążki się zaliczyły. Tu nic więcej. O, ja mam taką piłę. What the hell? A tu coś jest. To będzie kolejny Waddle Dee. Nie ma Waddle Dee. No figurka, tylko się Waddle Dee kolejnego. Nie no, nie gadajcie, że tutaj nie ma. Wow. Ale oszustwo. To gdzie jeszcze dwa kolejne Waddle Dee? Tak patrzę, obserwuję. Dobra. No. A tu nic? Czy to cały? Nie, cały nie spadnie. I serio to było wszystko? Chyba, że tam było coś wyżej. A ja nie zauważyłem. Czy ja potem się mogę wspinać? Nie. Okej. What the hell? O, secret! A nie wziąłem tej zielonej monetki, trudno się mówi. Okej, ta sama moc, dobra. Czy to coś na czas znowu będzie? Ewidentnie, tak. Walnęło. Dobra, bierzemy z prawej. Cyk. Oj. Dobrze zrobiłem, że tam pobiegłem. Jest, mamy to za pierwszym razem. Ale musiałem się skupić, tak, ogarnąć kolejność. A tam woda jest. Czy to jest, żebym mógł tam podskoczyć? Tak. Dobra, Waddle Dee mamy, ale o co chodzi z tą wodą tutaj? To jest trzeci Hidden Waddle Dee. Czyli za coś jeszcze? A, jeszcze dwa ogółem. Zaraz. O, figureczka kolejna. Ej, naprawdę warto wszędzie tutaj eksplorować. No to bierzemy te wody. Why not? Ale co teraz? Tu jak przejdziemy, to co, magmę będę mógł tutaj rozwalić, czy jak? What? W ogóle pytanie, czy jest limit tej wody? Co jest? Co? Że... Rozwal... O kurde. Ja muszę 7 takich kuleczek rozwalić. Tak, użyj wody, żeby rozwalić 7 lava balls. O, proszę bardzo, ja nie wiedziałem. Co jest? Tam lecą. Dobra. Ja chcę Waddle Dee tam odzyskać. Dobra. Aja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 j
kurde, poważnie. 6, tego jednego mi się nie udało, będę musiał tylko po to wrócić. Fuck, a tak to miałbym cały level. Salutki. Kurde, no. No to źle, no trudno. Po prostu będę musiał jeszcze raz tu przyjść na refleks. Ale bym, chciałem jednak wziąć może twoją moc, wiesz, kolego. Dobra, mamy to. Zrobiliśmy. To wrócę tutaj na spokojnie i ogarniemy to. Stage cleared. Super. Okej, 6 na 7. Ale to boli. Ale to akurat boli, kurde. I co my mamy? Traffic cone. Dużo tych figureczek będzie. Ciekawe, czy one się powtarzają. Chyba mogą się powtarzać. No nie, no ciebie już mam. A nie, nie mamy. Jako new jest. Okej, Waddle Dee. Captured Waddle Dee. Dobra. Okej, aż mi się gorąco, kurde, zrobiło od tego. Od tych gorących leveli. Okej. Mamy tutaj Conquer the Inferno Road. Ale jakieś może Treasure Roady? Poprosimy? Przydałyby się? Jakieś takie tutaj... No, dobra, mamy. Okej, tylko pytanie, czy mamy moc odblokowaną do tego? Homing Bomb. Dobra, dwie gwiazdki, minuta. Chyba damy radę. Tak myślę, kurde, ale nagle mi gorąco się zrobiło. Oh. Seek the switches, o nie. Czyli będziemy musieli rzucać tak przed siebie bomby, tak? Dobrze kminie? Okej. Okay. Ja to tak rozumiem, tak? Tak, tak? Teraz po bokach? Aha. O kurde. Okej, udało się. Ale chyba nie wyrobię się czasowo. Kurde. Oj. Ała! Ale to jest ciężkie. Co jest? Co jest tutaj? Nie! Nie tam! O no nie. Czyli ja musiałem wszystkich rozwalić? No. Oj, ale widzicie, czasowo nie wyrobiłem się. Ach, nie podobałem, nie skumałem od razu, jak ja mam to zrobić. Ja z takiej głupawki teraz tu dostałem z tą bramą. No dobra, minuta 9, słuchajcie, no trudno się mówi. Znaczy, no, trudno, zrobiliśmy tak czy siak ten level, więc w wyznaczonym czasie. Ale spoko to było ostatecznie, tak trzeba było pogłówkować. Mamy drugą gwiazdkę dopiero. No troszkę powydawaliśmy ostatnio tych gwiazdek, stety czy nie. I co, tylko jeden? Treasure Road? Okej, okay, to lecimy dalej. Conquer the Inferno Road. No to tutaj jak Inferno. Oj, nie lubię. Nie lubię takich lawowych poziomów. Co tu będzie? Czego mam się spodziewać? Aż 5 Waddle Dee chyba, tak? Mhm. Pytanie, którą moc dobrze jest teraz wziąć? Kurde. Jakby nie patrzeć dzięki temu, to się tak będę mógł ukrywać. Widzicie, jak ja ich biję tutaj. No, ta moc... Kurde... Co? Ukradnij dwie... Aha, dwa mięska mam ukraść. O, ale to sprytnie zostało zrobione. Okej. Nie mogę pod tym się... A tu po... A! To też byłoby za proste chyba. Dobra, jeszcze drugie mięsko gdzieś będzie. Czy ja nie mogę tego po prostu tak przeskoczyć? Chyba mogłem. O, tak. Słyszę Waddle Dee. Okej, gdzie tu? Jak tu? Tędy? Co? Tędy jak tutaj Nie! Jak się dostać do tamtego Waddle Dee? Może tu jakoś mogę wskoczyć cudem? Nie! Nie mogę! Tu na dole jakieś przejście? Może tutaj kawałek dalej jednak. Ajajaj! O, tutaj coś jeszcze jest. O, sztykamy. Tu. Dobra. Się tak zacząłem zastanawiać, jak tu przejść, kurde! To mamy, na dół idziemy i pierwszy z 5 Waddle Dee. Super. Fenomenalnie. Za co jeszcze możemy dostać te Waddle Dee? To jest o to pytanie.
Bo na razie tylko za to mięsko jeszcze. Ale poczekam, może... Może jednak... Czy my będziemy taką wieżę tutaj robić? Będziemy iść coraz bardziej do góry? Ej, co jest? Aha, on tak se spadł i tyle. Dobra, cyk. Tam po prawej jest coś. Widzę. Ach, z Wild Frostem musimy zawarczyć. Ej, to jest super moc na niego. Mimo wszystko. No? Bo przecież mogę tak pod ziemię sobie pójść i go bić. I od razu z powrotem pod ziemię jestem. A, jednak nie jestem niewidzialny. Znaczy niewidzialny, nieśmiertelny. Ała! No nie, no w takim momencie ile on ma HP, to mnie zeżar i pół HP zabrał. No nie wierzę. Wow. Widzieliście ile on miał? Ale ham, pewnie tam ty dasz tak, mocy lodu. Ale ja chyba nie chcę w tym momencie mocy lodu. Pacinko tylko. Naprawdę nie ma Waddle Dee. O! No dobra, jednak jest Waddle Dee, tylko że wiecie, w taki sposób. Okej. Dobra. Nie chcę tamtej mocy, nie, wolę tego Twin Drilla, jeżeli już. Czyli na razie mamy dwa Waddle Dee, jak dobrze liczę, tak? Ten jeden ukryty i jeden za mięska. Tu coś z tyłu nie. A jednak jest moc lodu, żeby wziąć. No dobrze. Tylko co mam zrobić? Ciebie zamrozić? Nie. Co tu zrobić? Ojojojoj. Nie rozumiem. Co? Co mam tu zrobić? Czy ja mam sobie... Nie, chyba mam nie robić tych platform takich. What? Nie rozumiem. Może po prostu tak przeskoczyć? Wow, to ja nie wiedziałem, jak mam inaczej przeskoczyć. Jak niby miałem to rozwalić? Dobra, no nieważne, słuchajcie, jakoś się udało, tak? Save Hidden Waddle Dees. Nie wiem. Jestem za głupi może na to. 2300 aż. Mamy przejście, ale jakby... Co mogłem zrobić? Te kolce? Nie. No dobrze. Tu na dole muszę jakoś to zdobyć. Okej, od razu w lewo. I wracaj, dobra, idealnie. Jak i... Nie wiem. Głupi jestem? Może być, że głupi jestem. Może po prostu mam tak skakać, lewitować i tyle. Aj! Oberwę. Czy to lecę? Chyba nie. Dobra, trudno, nawet jak oberwę tak raz. Okej. Za bardzo chyba rozwaliłem. Czemu moja moc lodu mi nie pomaga? Aj! Zaraz. A teraz nagle te dwa... Co?! Nie rozumiem nic. A to... Co?! Po co mi to w ogóle jest? What the hell? Ale co ja mam tym rozwalić rzekomo? Ale głupawki dostaję. No nie. Ja muszę użyć mocy. Muszę użyć... Co? Ale za głupi jestem coś trochę na ten level. Jakby moc... Może ja za słabo mam moc upgrade'owaną tego lodu i dlatego...
No bo nic innego nie mogę wymyśleć. Nic. Nic mi nie przychodzi do głowy. Tak samo tu. Czemu? Jak tutaj tego Waddle Dee? No. Oj, ominąłem jednego. Okej, super. Czyli ominąłem jakiegoś Waddle Dee z jakiejś przyczyny. No dobra, będę musiał, słuchajcie, sobie sprawdzić jakoś w przyszłości na internecie, o co tu chodzi. Może miałem faktycznie za słabą moc upgrade'owaną i tyle. Po prostu. Tak. Powinienem twoją moc wziąć. Okej, cyk. Cyk. Tu cyk. Nie wiem, to jest dla mnie zagadka, jakby... Tym Kirbym jako balun może bym mógł. Ale tym lodowym Kirbym? Przecież wiedzieliście, że po lawie nie mogę chodzić w zupełnie. Okej, ładnie. Zanim żeby mnie tam zdmuchnęło, to może przejdę tędy? Czy jak? Czy o co tu chodzi? Bo tam nie zdmuchnie. Aha, to platformy tak bierze, okej. Jak poleciał ładnie. Oho, siema. Czyli to tu leci. Tu mam platformę dzięki temu. Tam coś będzie? To brzmi jak reszta levela. No to coś tutaj jeszcze. What the f... Ale ledwo. Czy zrobię triple shota? Jak pięknie, jak cudownie. Dobra, tutaj coś musi być jeszcze. Aha, coś tam uruchomiłem. Może tu będzie jakiś ukryty Waddle Dee? Oczywiście, że tak. O, pakietka. Oj, hot dog. Ale fenomenalnie, dzięki. No dobra, to zlatujemy na dół. Trochę jestem zniespaczony tym faktem, ile ja ominąłem w tym levelu. Jezu, ale jeszcze trzeba było dobrze spaść. Tutaj nic nie będzie jeszcze, tak dla pewności. Chyba nie, dobra. Lecimy na Szczecin. Ała, no przecież, kurde, podleciałem dobrze chyba. Cyk, cyk. 2300, a ile będzie teraz? A, 40 hajsów. Dobra, piąty Waddle Dee, czyli trzeciego tego pośrodku nie zdobyłem. Jakimś tam, kurde, cudem. Cyk. Okej. No! Nie rozumiem tego. A co to jest w ogóle za brama jakaś? Nic to nie robi. Czy to? No! Coś jest nie tak z tym sprintem! Excuse me? Może... O, tak. A proszę! Żebym wszystkie wiatraki uruchomił na tym levelu. No dobra, chociaż tyle. No i tam już mamy koniec. No, Kirby, dajesz. Dobra, w takim razie. Nie wierzę, że tu coś jeszcze jest. No, czemu żeś mi puścił tą moc? Czemu ja kliknąłem to? I a blueprint, dobra. Space Ranger blueprint. Ranger ability możemy sobie upgrade'ować. O kurde, ale to może być dobra moc w takim razie. Z tym strzelaniem teraz. No dobra. Drugi level mamy z bani, stage cleared. Znaczy, czy aż tak z bani? Właśnie, za co jeszcze mogłem otrzymać? Aha, użyj crash ability, żeby pokonać Frostiego. No to skąd ja to miałem wiedzieć? Absolutnie nie. No to będę musiał i tak czy siak tutaj wrócić, czyli zdobyć tego trzeciego Waddle Dee i no tak. I pokonać jego za pomocą tego Crash Ability. Mhm, mamy tu z bani i co? I mamy trzeci tutaj jakiś robo level. W tym świecie jest chyba więcej leveli, o jeden więcej, 6 łącznie, czyli 5 zwykłych i boss, więc zrobimy sobie jeszcze ten trzeci level jak najbardziej. Conquer the Inferno Road. Mhm. A tutaj mamy treżura jednego, drugiego. O, dobra, to zawsze będą dwie kolejne gwiazdki. Twin Treasure, dobra, dwie gwiazdki i jeden
Jedna minuta. Dick and Duck? O Jezu, nie gadajcie, że to kolejne jakieś takie przełączniki. Okej, okay, okej. Okay. Dobra. Na razie pre do przodu idealnie. Nawet nie patrzę na lewo, prawo. Mhm. Idealnie. No. Jezu, już myślałem, że spadnę, poważnie. Ej, udało się? W poniżej minuty 49 sekund to było tak. Ej, to easy, to jest akurat łatwiutkie. Wszystko mi tutaj wyszło. 48 sekund, bardzo dobry czas, bardzo dobrze. Dziękuję za dodatkowe pieniążki. To był przyjemny treasure. Jak się leci tak idealnie do przodu i to trzeba tylko tak gałką machać lewo, prawo, no to potrafi być przyjemne. Wild Hammer Treasure, o, młotek teraz. To będziemy pewnie wciskać... Te wiecie. Te pineski takie, zależy z czego to będzie zrobione. Albo i nie, albo będziemy walczyć. To może być arena zwykle, tak. Okej. Okay. Aha, super. Super! Super! Super, Kirby, trafiasz. Ale to wolno bije. Ujojojoj. Oj, nie uda mi się. Nawet nie patrzyłem za bardzo, jaki czas. Dobra, po prostu bijmy się, lejmy i tyle. To tutaj do przodu tak. O, ale tu jest dużo tej mazi. O! Dobra. Okej. Okay. Cyk, cyk, cyk i cyk. Ojojojoj. No, Kirby, skacz. Dobra, i tu szybko na górę. Wątpię, że się wyrobimy czasowo, ale... Warto spróbować, trzecia próba, nie wiem, czy z 30 sekund mi zostało. Nie gadajcie, że... O, fuck, z dwoma walczymy, aż. Jak to zrobić? Ojojojojojojoj, no muszę ich jakoś razem bić, po prostu. Po prostu lać i tyle. Dobra, on padł. Nawet ich nikt nie bije, okej, okay, ale spróbujmy. No. Nie uda się. 31, nie! Nie! Kurde, 2 sekund, 1,5 sekundy. Aaaa! Na pewno to musiało być, kurde, to musiała być minuta 30. Fuck! Ale już poszedłem tą taktyką. Nie ma tutaj jakiegoś chowania się, nie ma bronienia. Po prostu od razu maszujemy, atakujemy, żeby jak najszybciej tutaj ich załatwić. Dobra, mamy to Wild Hammer Treasure. To wróćmy sobie może do Waddle Tea Town. W takim razie dopiero 50% gry niemożliwe. Oj, niemożliwe. To chyba figurki i te inne rzeczy mają też na to wpływ. I zaupgrade'ujmy sobie jedną z dwóch mocy, bo na pewno tylko jedną będę mógł zaupgrade'ować. Bo mam 4 gwiazdki, a chyba one już po 3 kosztują. Te upgrade'y. I zastanawiam się, którą moc zaupgrade'ować. Czy to ta lodowa? Nie. Tu, Space Ranger, mhm. A to tylko Space Rangera. Nie, coś jeszcze miałem, ale mnie nie było stać na to chyba. Okej. Okay. Potem będę normalnie jak w kosmosie strzelał. A jednak lodowa moc była do zaupgrade'owania, patrzcie. To sobie lodową zaupgrade'uję. Mimo, że jej nie lubię, nie używam, ale ją sobie zaupgrade'uję, bo inaczej tamtego Waddle nie będę mógł zdobyć. Fuck! Miałem rację jednak, miałem kurde rację. I co, i pewnie tutaj tymi kolcami jak strzelam, to tutaj ta lawa się zamienia z powrotem w tego. No po prostu lawa znika, tak? Kurde, no dobra, zróbmy sobie jeszcze jeden level w takim razie. Jak to się nazywa? Rajar Forbidden Lands. What the hell? Czyli tu... Nie, tu.
Burning, Charning Power Plant. O, to do jakiejś fabryki lecimy i 5 Waddle Dee aż do uzyskania tych ukrytych Waddle Dee. Karamba. Jakby tak patrząc na papierze, to ta moc powinna być dobra na całą tą planetę, na cały ten świat. Ale duża fabryka, ale to ładnie wygląda jak na grę Nintendo. What the hell, się postarali. Nic tutaj chyba po drodze nie było, nie. No dobra. Nie podoba mi się tylko to, że... Oho. Chciałem powiedzieć, że nie podoba mi się, że to ślizganie Kirbim. No dobra. Dobra, już pali licho te monety, tak? A może sobie was wezmę, waszą moc? Dragonfire? To będzie akurat przeciwieństwo tego, co miało być, tak? W ognistym świecie używanie ognistej mocy może nie być za najlepsze. Tu po prawej coś jest. A nie, nie ma nic. Jujujuj. Au! A tu... Nic? A, dobra, teraz czaj. Okej, jedzonko. Czemu ja miałem wrażenie, że tu gdzieś coś będzie? To głupi jestem i tyle. Dobra, przeczekajmy. A! Okej. No tak, zapominam o tej głupiej mocy. Trzy filiżanki mam z kawą sobie wziąć, dobra. Spróbuję zapamiętać. Ojojojoj. Haha! I mamy Waddle Dee, dzień dobry. Pierwszy Waddle Dee. Ale czy tutaj czegoś na górze jeszcze nie będzie ewentualnie? Tak do uzbierania? O! Uff. Dzień dobry. Ach, kurde, tylko to. Ale zinfiltruj control room. Super. Od razu dwa Waddle Dee, o tak. Widzicie, kurde, warto jednak tak zwiedzać. Dobra, to już podejrzewam, że nic więcej tutaj nie będzie, jak się cofnę. Nie. Więc możemy gnać dalej. Podoba mi się ten świat. Na razie taki... Nie wiem, najwięcej takiego dobrego klimatu ma. Mimo, że on jest taki, no, najbardziej przewalony, jest trudny. Ale lubię tutaj tak zwiedzać, patrzeć lewo, prawo, co się znajduje. Druga filiżanka. O, tak. Dobra. Przeczekajmy, chociaż to też może być tak, że tutaj coś będzie na górze. A, zdążyłem! I też tutaj zdążyłem. I ja widziałem tam. No, hej, halo. A, zdobyłem, dobra. A! Okej, jest czwarty. A, bo tutaj jest piąty, okej. Ja tak się zastanawiam, gdzie ja idę, kurde? Gdzie jest ten piąty? Ja myślałem, że jest właśnie przyczepiony do tej platformy. No i mamy drugi Waddle Dee. Jo! Super, czyli nic na razie nie ominąłem. Przynajmniej tego mam nadzieję. O tej filiżance jednej muszę pamiętać. Ojojoj. Zrobiłem to idealnie! O! Uuu, jest tam jakiś secret level! Okej, super. Dobra, przeczekajmy. Jest super, podoba mi się. Na razie wszystko idzie tak dosyć chyba gładko? Jakby odkrywanie wszystkiego, co w levelach, jest naprawdę przydatne. Dobra, kolega się pewnie będzie respił. Ojojoj. Okej. Dobra, czaję, o co chodzi. Przeczekajmy. Ole, idealnie! Speed. Jest! Za pierwszym razem pomyślałem! Nice! Ej, takie zagadki są super. Jak wychodzą jeszcze mi od razu, to już w ogóle.
Kajs i trzeci Waddle Dee. Ale fenomenalnie, jeszcze powinienem dostać, nie wiem, że za pierwszym razem na przykład się udało przejść tą zagadkę. Powinno być coś takiego. Dobra! Lecimy do... Co wy gadacie, że tu jeszcze coś jest? Dobra, dobra, dobra. What? Blueprint! Deep Sleep, aha, to jest ten od spania. No ale tak czy siak, musimy wszystkie przecież blueprinty zdobyć w tej grze. Ale tu odkrywamy dużo. Ej, podoba mi się taki exploring. Kurde, widzowie, Kirby jest super. Ej, zaraz, bo ja tam miałem przejście, nie tu. Się pospieszyłem niepotrzebnie. Cyk! Super, mamy to. Czyli jeszcze dwa Hidden Waddle Dee, jedna filiżanka kawy i za coś jeszcze. Chyba. A nie, no tak, za coś jeszcze. Okej. No to mamy trzecią filiżankę. Tu też coś na dole. Bierzemy. Okej. I coś pewnie będę musiał rozwalić. Ej, to jest akurat super! To jest super! Rozwalaj, Kirby, nice! Ej, to jest kurde genialne! Okej. Mamy czwartego Waddle Dee, ale to jest fajne. Ale mi się japa cieszy od takiego levela. I na dół szybko. Nie wiem, czy jeszcze powinienem być tym, ale niechaj będzie. Chociaż nie wiem, czy... Nie, no dalej! What the hell? Okej. What the hell? Co to było? Widzieliście wy to? A to już jest koniec. A to gdzie jest ostatni Waddle Dee? Może go ominął? A nie, zaraz. No to debil ze mnie, jeszcze go przecież słyszę, tego Waddle Dee. Ej, nice, to za co jeszcze? Za filiżankę i za coś... Nie, jednego musiałem ominąć. Ała! Nie wiem tylko, kurde, za co. Coś tutaj? Nie. Nic nie będzie. Fenomenalna sprawa, widzowie. Zrobiliśmy to, udało się. Kurde! Stage cleared, nice. Za co jeszcze był ten Waddle Dee? Don't get squished? Nie bądź zgniecionym, ale gdzie? W którym momencie? Może zostałem faktycznie raz zgnieciony. Po prostu przez te zgniatarki i tyle. Balloon Meister, odblokowany, okej. Storage Mouth Kirby. Mamy to! Lecimy na górę, kurde! Przepiękna sprawa. I tu mamy kolejny etap, tak, to jeszcze będą trzy etapy. Gathering of the... no coś tam. Kurde, a ja dostałem! Dopiero teraz ogarnąłem, że dostałem! Że dostałem za niebycie zgniecionym. Przepraszam, widzowie, laga mózgu dostałem. Ja myślałem, że zostałem zgnieciony i przez to nie dostałem. Super, czyli cały level mamy tutaj z bani. No dobra, moi drodzy, ale na ten moment myślę, że zakończymy sobie ten materiał i w kolejnym odcinku zrobimy sobie resztę tego świata, czyli zrobimy sobie no chyba 3 czy 4 levele plus jeszcze Treasure Road, więc szykujcie się na, no nie wiem, może godzinny nawet odcinek. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i hej, hej!